BX Media Show 2021. Słuchajcie, bardzo wiele firm, bardzo wiele osób odwiedzających, bardzo wiele się dzieje. To wszystko zobaczycie już za chwilę. Kilka moich rozmów z fotografami, z wystawcami o sprzęcie, o fotografii, o tym co na BX Media Show. Stoisko Sara Monika i Newella razem obok siebie. Piotr Frączak z Sara Monika, co dzisiaj pokazujesz? Przede wszystkim nowy system UW Mic 9S. No i ogólnie mikrofony przewodowe i standardowo Blinki 500 i Blinki 500 Pro. Bardzo wiele ciekawych rzeczy. Nowości z Sigmy z mocowaniem Sony. Mamy też bardzo fajny, ciekawy aparat Sigma FP. Też o jego funkcjonalności i o jego możliwościach dzisiaj będzie wykład Wiktora Obroka, dzisiaj wieczorem. O której? Okolice godziny 15, trzeba sprawdzić na stronie BX. Będzie to około godzinny wykład praktyka operatora, który na co dzień pracuje na takim sprzęcie. Też będzie pokazywał techniki ich wykorzystania. Poza obiektywami bardzo fajna ciekawostka, czyli systemy mobilnego zasilania. Takiego zasilania bardzo wydajnego do dużych obciążeń, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię. Pierwsza kamera na dzień dobry, XF605, nasza najnowsza kamera reporterska, która jest no po prostu napakowana najlepszymi możliwymi funkcjami, zarówno dla takiego streamowania, dla broadcastu, dla reporterów. Pierwsza kamera reporterska z trybem wykrywania oka, tak jak w aparatach w R-kach, także kapitalnie działa autofokus. Będzie za godzinę, mówił o niej Krzysztof Włostowski. Dokładnie, operator, szkoleniowiec z Akademii TVP, także zapraszamy na jego wykład, ale to nie tylko, bo również mamy kamery do kopułkowe, kamery do streamingu, kamery z serii NVS, mamy monitory referencyjne, no ale dodatkowo całą serię aparatów najnowszych, R5, R6, no i R3, nasz najnowszy model. Cześć, witam, dzień dobry. Patona jest to producent akumulatorów, ładowarek oraz oświetlenia z 3-letnią gwarancją, profesjonalne ogniwa. Wersja Protect od minus 20 do plus 90 stopni z wbudowanym procesorem, który uwolnił nas od takiej uciążliwej funkcji, gdzie jest napisane uwaga błąd, nie masz takiego czegoś. Ładowarki z funkcją powerbanka, ładowarki procesorowe, monitory LCD, tutaj dla pana operatora by się przydało. Ten jest monitor dotykowy, no i co też bardzo ważne, V-Locki, ogniwa profesjonalne o bardzo dużej pojemności. D-tapowo i po USB, czyli takie, mówiąc kolokwialnie, potężne powerbanki w standardzie filmowym. Co jeszcze? Nowe światło RGB, które będzie niebawem dostępne między innymi właśnie w BX. Cześć, co ciekawego? Jedną z ciekawostek, które mamy w tej chwili, jest nasz manfrotowski gimbum, czyli taka przedłużka do gimbala. Dzięki niej możemy robić bardziej kreatywne ujęcia gimbalem, czyli jakieś ujęcia z dołu, ewentualnie z góry. Gimbal się szybko zsuwa i rozsuwa. Mamy także szybko złączkę taką nową, nazywa się Manfrotto Move, służy do mocowania jednego akcesorium do drugiego. Możemy sobie gimbal szybko przepiąć na slider, na głowicę, każde inne akcesorium, które tylko posiada gwint. Poza tym to co zawsze, czyli Manfrotto, statywy fotograficzne, torby. W tym roku dołączyły do nas także marki Joby, Low Pro, mikrofony Deity, akcesoria do mikrofonów Rycota i głowice automatyczne Syrpa. Cześć. No przede wszystkim dwa nowe Tamrony, 35-150 i 28-75 G2, czyli coś, co jeszcze pachnie kurierem, bo przyjechało do nas wczoraj. Absolutny hicior, zwłaszcza 35-150, 2-28 światło, doskonały obiektyw, zupełnie inny poziom jakościowy Tamrona, jeszcze wyższy niż do tej pory. Okej, dobra, czyli wszyscy, którzy przyjdą tutaj dzisiaj, mogą sobie potestować, podpiąć? Wszystko.
Od Tamrona przez Samyanga, Ziuna, Nanlighta, światło, słynne miecze, Pawotub, wszystko jest do dyspozycji. Szkoda, że jeden dzień tylko. Przyjąłem prosto z Meksyku i przyjąłem właśnie, jak tutaj widzimy, fotografie i filmy i dzisiaj o nich będę opowiadał, ale przede wszystkim o dokumencie. O której masz? O 17.15 wykład, a potem Krótki Warsztat. Czyli ci, którzy jeszcze gdzieś są w okolicy, to mają szansę zdążyć. No dobra, czym to robiłeś? Tu jest właśnie taki podstawowy komplet. S5, pełna klatka i 20-60 litowy plus 50 i 24. To są takie trzy obiektywy, jeden aparat i mikrofon. Mikrofon. A co w Meksyku? Jakiś swój własny projekt czy na zlecenie? To było zlecenie, natomiast robiłem przy okazji film dokumentalny swój, Behind the Mask, plus dwa wideoporadniki dla Panasonica, plus fotografie. Wszystkiego po trochu. Sporo materiałów, kiedy to będzie do zobaczenia? No myślę, że tak gdzieś za miesiąc, półtora pierwszy film by powstał, właśnie o S5, o Panasonic S5, a później jeszcze będzie film o stałych obiektywach. W tym roku przyjechaliśmy z nowością, jest to multiprocesor KMU200. Mamy możliwość podłączenia jednej kamery 4K szerokokątnej i wycięcia sobie czterech regionów, które możemy wysłać jako cztery wyjścia HD. Czyli taki prosty mikser z jednej kamery 4K. Robimy sobie realizację na wirtualne cztery kamery. No ciekawe, bo nie trzeba dużo sprzętu zabierać, a cztery różne ujęcia można pokazać. A poza tym jeszcze? Jeszcze mamy mikser mobilny HS1300 z wbudowanym enkoderem oraz rekorderem. Jest to dobre rozwiązanie na szybkie jakieś realizacje, gdzie no nie musisz zabierać zbyt wiele rzeczy, tylko jedną walizkę, z niej już sobie streamujesz. Jest możliwość podłączenia czterech kamer po SDI-u i dwóch kamer po HDMI. Ewentualnie podpinasz sobie po HDMI jakieś prezentacje z laptopa, jeżeli jest taka potrzeba, czy też grafikę. I od razu z jednej walizki stream do internetu, czy też nagrywanie na kartę SD. Do tego jeszcze mamy nowość, kamerę PTZ280. Jest to kamera 4K razem z NDI-em. I do kamery mamy nowy kontroler RMC300, który może sterować kamery po Ethernecie lub tak jak standardowo przy pomocy RS422 połączenie punkt-punkt. Połączenie ethernetowe daje nam to, że możemy sobie kamery typu te NDI-owe podpiąć ze switcha, który ma PoE, czyli odpada nam kolejny kabel zasilający, czyli idzie nam zasilanie oraz sterowanie już po sieci. Okej. Okay. Mnie się spodobał najbardziej ten prompter. No nowość, prompter konferencyjny. Jak na razie no, jest duże zainteresowanie i sprawdza się bardzo dobrze, ponieważ wszystko już jest w komplecie. Nie musimy Jest jedna walizka, tak? Wszystko mamy, komputer, monitor. Poprzednie promptery. Zawsze musieliśmy do nich kupić tablet i zgrać oprogramowanie. Tu już mamy wszystko w komplecie. Dodatkowo możliwość sterowania też starymi pilotami jak WR450, czy też pilotami nożnymi, które można dodatkowo jako opcję sobie dokupić. W jakiej jest mniej więcej cenie? Cena to jest bodajże 6100 netto w złotówkach. Mamy cały line-up, wszystkie aparaty i prawie wszystkie obiektywy. W zasadzie to nie udało nam się tutaj ściągnąć tylko tego nowego 70-200 f2.8 G-Mastera, którego jeszcze nie ma. Ale jest na przykład z nami 7 Mark IV, bardzo wyczekiwany. I tutaj kolejki się ustawiają, żeby go oglądać. Rzeczywiście świetna maszyna. I co jest taką cechą charakterystyczną? Dużo o filmowaniu się mówi, więc mamy również tutaj FX6 kamerę, FX3, oczywiście A7S Mark III jest takim modelem, który jak zawsze wzbudza zainteresowanie. Więc wiesz, zobacz, tu jest taka grafika, jedno mocowanie, bo to jest coś, co mnie bardzo kręci w Sony. Tam jest taka droga kamera Cine Alta,
którą się kręci hollywoodzkie hity i ona też jest na bagnę TE. Więc wiesz, ktoś, kto wchodzi w system Sony, to może mieć A6100, najtańszy model, z tym samym bagnetem, jak profesjonalna kamera i te wszystkie rzeczy między sobą są wymienne, więc to jest super. Oferta naszych obiektywów jest bardzo szeroka w tej chwili, nie? To jest naprawdę już niewiele jest dziur, że tak powiem, jest czas na robienie nowych wersji, jak chociażby ten 70-200 F2.8. Dzisiaj pokazujemy monitory do pracy z kolorem, grafika, edycja wideo, tablety ekranowe i bezekranowe Wacoma, kalibracje i w jaki sposób bawić się, żeby to wszystko działało. Przenoszenie kolorów było takie samo na każdym z tych etapów. Jakie najczęściej dzisiaj już miałeś pytania? Przede wszystkim jak skalibrować monitor, jak zastosować profile w Photoshopie i Lightroomie. Stoisko Peak Design, stoisko Glare One i stoisko Synco. Synco, nasza nowość, jeśli chodzi o ofertę Sansy. Czyli wszystko, co tutaj widzisz, wyeksponowane wszelakiego rodzaju mikrofony kierunkowe czy lawariery, różnego rodzaju systemy bezprzewodowe do prowadzenia vlogów, do prowadzenia różnego rodzaju nagrań na kamerowe, pełen asortyment, nowość u nas Synco. Także serdecznie polecam, fajny stosunek jakości do ceny. Nowy produkt na rynku polskim od paru miesięcy u nas w ofercie, już się pojawia w dobrych sklepach fotograficznych, gdzie do filmowania świetna oferta. Dzisiaj tu na BX-ie można sobie to wszystko pooglądać, popytać, sprawdzić jak działa. Dokładnie tak, można popytać, sprawdzić jak działa, podłączyć, przetestować, wszystko jest dostępne od ręki. Oprócz tego jesteśmy z marką Glare One, nasza marka oświetleniowa, czyli wszystkie akcesoria do studia, plus lampy, lampy studyjne światła ciągłego, lampa błyskowa Vega. Z nowością, którą tutaj widzisz, lampa studyjna, to jest lampa Glare One LED 2000 dB Color. Bardzo fajna lampka z możliwością regulacji barwy świetlnej, a to co je wyróżnia, to przede wszystkim zasilanie akumulatorowe, więc światło ciągłe możesz zabrać sobie w plener. Bardzo fajne rozwiązanie, fajna rzecz. No i Peak Design, tak? To co klasycznie my, czyli Peak Design, nasza ulubiona marka, amerykańska marka produkująca akcesoria, torby do fotografii, ale nie tylko, do użytku na co dzień. Bardzo fajne sprzęty, jak Capture, uchwyt na przykład do aparatu, który mam zawsze ze sobą. Dzisiaj pokazujemy sporą ofertę ze statywów. Mamy fajną nową markę, która się nazywa Leofoto. Są to statywy premium, bardzo dobrej jakości. No i oczywiście mamy naszą markę sprawdzoną Benro, którą chyba wszyscy Państwo znają. To jest oferta statywowa. Z tej strony mamy ofertę taką troszeczkę torbowo-plecakową, czyli Think Tank oraz coraz bardziej popularne w Polsce plecaki outdoorowe Shimody. Są oba takie najbardziej popularne modele. Te takie zielone. To są dokładnie te. To jest X50 Shimoda i X70. Plecaki drogie, aczkolwiek bardzo dobre i dobrze się sprzedające. Nasza optyka już coraz bardziej skromna, bo mamy mniejszą ofertę, ale oczywiście mamy Viltroxa, który ostatnio ma sporo premier. Mamy manualne obiektywy Theta Artisan 7 Artisans. No i oczywiście Angel Beard. Mikrofony, komiki, troszeczkę Duracella, żeby zaznaczyć, że też jest w ofercie. Na naszym stoisku w tej chwili prezentujemy takie wirtualne studio do korporacji, do sal szkoleniowych, do edukacji, gdzie możemy prezentować nasze treści, na których nam zależy, w atrakcyjnej, wygodnej, fajnej, ładnej formie w postaci wirtualnego studia. To, co tu widzimy na ekranie, mamy wirtualne monitory. Kolega Jacek stoi na Greenboxie, a wygląda jakby stał w naszym showroomie w Łomiankach w tej chwili. Okej, ja kiedyś pracowałem na Tricasterze, na Newteku. No przyznam szczerze, że trochę się zmieniło interfejs na przykład samej konsoli. To prawda, jest to nowa linia produktów od mniej więcej 2 lat dostępnych. No jest to ciągle poziom profesjonalnej telewizji, który w tej chwili my staramy się oferować do korporacji, do systemów AV i Newtek wprowadził też bardzo wiele udogodnień z tym związanych, łącznie z tym, że ta konsoleta jest profesjonalna, duża dla realizatora, który wie, co się dzieje, ale wcale taka nie musi być. Może być tak, tutaj widzimy bardzo uproszczony panel dotykowy, z którym możemy zaprogramować sobie 5, 6, 3 przyciski, ile potrzebujemy i całej realizacji skomplikowanej dokonać za jego pomocą. W pełni konfigurowalny, programowalny panel, który zrobi właściwie większość roboty za nas.
Okej, okay. Duże zainteresowanie dzisiaj? O, jest duże zainteresowanie, już wizytówki kilka razy wystawialiśmy, bo się skończyły. Dobra, i o co pytają najczęściej odwiedzający? No tutaj akurat nawet zapytania były z małych, lokalnych telewizji. No o to, głównie o to, w czym to jest lepsze od konkurencji i dlaczego jest lepsze i jak dużo potrafi i dlaczego aż tak dużo. To, czyli co to? To jest to samo co to, tylko w mniejszym wydaniu, jakby to powiedzieć. To jest właśnie to, że to jest gotowy, kompletny, zamknięty system realizacji obrazu, dźwięku, od razu z opcją nagrywania, streamowania do internetu, z media playerami wbudowanymi, z nakładaniem grafik, z tworzeniem wirtualnych studiów, nie wiem jak to się odmienia nigdy. Wszystko zamknięte w jednym urządzeniu, gotowe, włączamy 5 minut i pracujemy. Tricaster Mini. Tricaster Mini 4K. Jaka jest teraz cena mniej więcej tego? Cena tego urządzenia w tej chwili oscyluje w okolicach 38 tysięcy złotych netto. Przede wszystkim oświetlenie do filmów światłociągłego, od lamp do paneli, jak i w IRIX obiektywy kinowe, obiektywy cine, całej serii IRIX z różnymi mocowaniami. To jest naszym głównym celem dzisiaj, żeby pokazać i obiektywy, i oświetlenie, również marki Godox, również oświetlenie jako lampy, jako panele. Duże zainteresowanie? Tak, dużo. Dzisiaj w ogóle od samego początku, od samego rana dużo natłok ludzi, dużo pytań, wiele pytań i to nam się dzisiaj podobało, że jednak mimo, nieważne. Mimo narastającej pandemii, no powiedzmy tak. To, tak? Dokładnie tak. Jest zainteresowanie, jest dużo ludzi, dzieje się. Mhm. Dobra, a o co najczęściej pytają? Czego najczęściej szukają odwiedzający tutaj? Techniczne sprawy, jeżeli chodzi o oświetlenie, dopytują się jaka moc, jakie modyfikatory można jakby wykorzystywać, gdzie, dlaczego, jakich filmów, czy nawet do fotografii też się pytają. A jeżeli chodzi o obiektywy kinowe, no to przede wszystkim czym się wyróżniamy jakby na rynku polskim i w ogóle na rynku obiektywów kinowych. Uczniowie i wychowawca z klasy fotograficznej w zespole szkół w Nietążkowie. Słuchajcie, byliśmy u nich z super warsztatami z Fundacją MOVE i teraz spotkaliśmy ich na BX Media Show. Powiedzcie nam, jak wam się tu podoba? Słuchajcie, ja może się wbiję tak, o, dobra, sorry, o, wbiję się tak, to mówcie, jak wam się podoba? Bardzo mi się podobało, szczególnie jak pan Przemysław Chruścielewski opowiadał o tym, jak montować, by powstawały emocje, cały ten program był naprawdę bardzo fajny, bardzo mi się podobało. Mówił ciekawie i tak z taką pasją, więc no. No widzicie, a tobie? Na co zwróciłaś uwagę? Najbardziej mi się podobało, że są tutaj firmy właśnie takie najpopularniejsze właśnie aparatów i można porozmawiać właśnie z przedstawicielami o no jaki sobie można dobrać obiektyw do tych aparatów i poznać właśnie do czego właśnie jaki aparat jest najlepszy. Okej, a tobie? Wiele film, można się wiele dowiedzieć, wykłady również bardzo ciekawe, interesujące. Cudownie opowiadane. Super. Chłopaki, a wy na co zwróciliście uwagę? Znaczy ja szczególnie zwróciłem uwagę właśnie na aparat Nikon, bo mam właśnie ten sprzęt. Pytałem się głównie, jaki obiektyw wybrać tam do nocnych zdjęć, do sportowych. No i tam pan mi bardzo mocno pomógł. No i już wiem, na który uzbierać i który będę robił zdjęcia. Dobra, no niedługo Mikołajki i święta, więc trzeba listy pisać może. Dokładnie. Mi się podobali tak naprawdę wszyscy tutaj ludzie, bo są bardzo sympatyczni, bardzo chętnie odpowiadają na pytania, pomagają, na przykład jak pytałem o statyw, pytałem jaki wybrać na początek, pan mi bardzo, bardzo fajnie odpowiedział, że jakiś niedrogi i przede wszystkim praktyczny, nie? I tu ogólnie cały pokaz, wszystkie sprzęty, Canon, Asus czy Nikon, to naprawdę fajny sprzęt by stawili po prostu. Okej, okay. Franciszek, ale to ty ich zmusiłeś, czy mu sami chcieli przyjechać? Nie, oni chętnie przyjeżdżają. W ogóle nasza klasa fotografii multimediów, bo to jest druga klasa, trzecia klasa, pierwsze klasy, cieszy się ogromną popularnością. Wiesz zresztą, że w szkole mamy własną telewizję, STV, Szkoła TV i to również ten kierunek, i to był bardzo trafiony kierunek tutaj właśnie do was, na te targi i BX, na tą ofertę, no coś wspaniałego, coś pięknego. Cieszymy się bardzo, że udało nam się tutaj dotrzeć i przyjechać na tą wystawę. No dobra, dziękuję wam bardzo i życzę spokojnego powrotu, bo wiem, że już wracacie. Tak, wracamy. Dziękuję bardzo, jest nam bardzo miło. Do zobaczenia, pewnie jeszcze w Nietążkowie.
IBX Media Show 2021 w Warszawie dobiega końca. Widzieliście wiele fajnego sprzętu, widzieliście, że warto było tu być. Wszystkich, z którymi się widziałem, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że ci, którzy nie dotarli, to spotkamy się w przyszłym roku albo na innych imprezach fotograficznych. Dzięki bardzo, do zobaczenia. A jeśli podobał Wam się ten materiał albo inne materiały, które przygotowujemy, to polecam kliknąć subskrypcję, lajki. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie komentarze. No i na razie.